To myślę, że możemy zaczynać. Witam serdecznie. Po dłuższej wakacyjnej przerwie Futsal Świecie znowu daje o sobie znać. Dzisiaj wyjątkowa chwila. Mamy dla Państwa do przekazania kilka, myślę, bardzo ciekawych informacji, wręcz takich sensacyjnych może, chociaż kibice futsalu już od jakiegoś czasu na pewno pewne rzeczy wiedzą. No jakby głównym tematem spotkania jest oczywiście zaprezentowanie nowego trenera klubu Futsal Świecie, pana Marcina Mikołajewicza. Witamy serdecznie, no i bardzo się cieszymy, że Miki jest z nami. Uważamy, że to jest naprawdę prawdziwa bomba transferowa, ponieważ jak wpiszecie sobie w przeglądarkę nazwisko Marcin Mikołajewicz, ja przygotowując się do tego zebrania tak zrobiłem, to wyskakują same oczywiście pozytywne rzeczy, ale takie sformułowania jak Robert Lewandowski polskiego futsalu, czy legenda polskiego futsalu, myślę, że wcale nie przesadzone. Trener jeszcze powie oczywiście kilka zdań o sobie, ale chcąc go przedstawić, no tutaj kibice futsalu doskonale wiedzą. Jest to człowiek, który ma za sobą ponad 100 meczów w reprezentacji Polski, udział na Euro w 2018 roku w Słowenii, ale przede wszystkim jako piłkarz grywał w futsal ekstraklasie. Dwukrotnie był królem strzelców futsal ekstraklasy. Dwukrotnie zdobywał tytuł MVP tejże ekstraklasy. Także naprawdę bogatą historię ma, jeżeli chodzi o występy na parkietach. Dwukrotnie zdobywał srebrne medale Mistrzostw Polski w barwach Pogoni Szczecin i FC Toruń. Dwukrotnie brązowe medale, a więc właściwie w tej karierze klubowej brakuje chyba tylko Mistrzostwa Polski drużynowego. No ale oczywiście Marcin będzie naszym trenerem, ale co jest najważniejsze, to znaczy najważniejsze, dla nas bardzo ważne, cieszymy się z tego również, będzie grającym trenerem. A więc to są już jakby dwie ważne informacje. Po pierwsze, Marcin związał się z nami na najbliższe dwa sezony. Z takim tutaj oczywiście pod punktem, że no w przypadku, gdyby w jakiś tam sposób nasz klub spadł z pierwszej ligi, my możemy tę umowę rozwiązać, ale tego oczywiście nie bierzemy pod uwagę, choć jest to tylko sport, stawiamy sobie, myślę, dość wysokie cele. Jako taki cel minimum chcemy się w tej pierwszej lidze utrzymać, ale takim naszym celem realnym, jaki pewnie tutaj prezes podpowie, że zakładamy, jest gra no, w pierwszej połowie tabeli i myślę, że tutaj takie cele sobie stawiamy. Także umowa z trenerem jest zawarta na dwa sezony i tak jak powiedziałem, będzie to trener grający, czyli liczymy, że będzie zdobywał bramki dla Futsal Świecie, a tych bramek w Futsal Ekstraklasie zdobył 250. Także naprawdę sformułowanie, że jest to legenda futsalu, nie jest przesadzone. Zresztą Marcin pożegnał się z FC Toruń w sposób naprawdę spektakularny, bo w ostatnim meczu poprzedniego sezonu Futsal Ekstraklasy zdobył 3 bramki, właśnie 250. Został zawodnikiem meczu i zawodnikiem całej kolejki, a więc no naprawdę takie pożegnania są godne króla. Chcieliśmy, żeby przywitanie również takie tutaj było, także taką bombę dla Państwa odpalamy. Myślę, że jest to dowód na to, że klub poważnie podchodzi do rozgrywek pierwszoligowych i chcemy, aby o futsalu w świecie było jak najgłośniej. Może dam tutaj kilka jeszcze, powiedzieć kilka słów trenerowi, prezesowi. Powiemy o okresie przygotowawczym, o naszych planach. Tutaj również szykujemy pewną bombę, o której za chwilę też powie może trener, ale na razie jeszcze prezes, proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie i chciałem na samym początku powiedzieć, że bardzo się cieszę, że trener Marcin zaufał naszemu tutaj projektowi, który się nazywa Futsal Świecie, projektowi, który zakłada rozwój tego sportu, tej dyscypliny u nas w świecie. Widzimy, że po pierwszym sezonie zainteresowanie kibiców się wzrastało z meczu na mecz. Myślę, że z taką osobowością piłkarską, jaką jest Marcin, jeszcze będziemy więcej mieli tych kibiców, na których już dzisiaj bardzo serdecznie liczymy, że będą nas wspierać tutaj w każdym meczu. Jeszcze raz witam trener na pokładzie. Zanim jeszcze tutaj oddam głos trenerowi, gwoli uzupełnienia, Marcin Mikołajewicz w poprzednim sezonie łączył funkcję trenera i zawodnika, ale w dwóch klubach. W Dynamiku Toruń zadebiutował w roli trenera pierwszej drużyny, to była pierwsza liga, a tak jak już Państwu wspomniałem, jako zawodnik grający grał w futsal w FC Toruń w drużynie ekstraklasowej. Jeszcze kilka, myślę, informacji ważnych. Mam tu przed sobą
taki dokument. Jest to licencja na grę w pierwszej lidze, dokument sprzed wczoraj. Także kolejna, myślę, fajna informacja, taka potwierdzająca to, że działaliśmy przez ten okres. Tutaj dziękuję Marcinowi Kulewskiemu, który jest takim człowiekiem od papierkowej roboty w naszym klubie. To głównie jego zasługa, że tą licencję otrzymaliśmy. Wszelkie tutaj formalności spełniliśmy, także tutaj możemy być spokojni na nasz pierwszoligowy byt. Za chwilę już Państwu trener powie o przygotowaniach. Ja bym tylko chciał tutaj już uprzedzić, że nie będziemy dzisiaj jeszcze dyskutować o sprawach kadrowych, ponieważ jak trener powie, w sierpniu rozpoczynamy przygotowania, gdzie tak naprawdę ta selekcja zostanie rozpoczęta. No my nie ukrywamy, że już pewne rzeczy wiemy, ale na pewno jeszcze z naszej strony żadne konkretne nazwiska co do zawodników nie padną. Natomiast chcę już taką kolejną bombę Państwu zapowiedzieć. W tym okresie przygotowawczym mamy plan i to jest tutaj głównie zasługa trenera, który takiego nam sparring partnera pozyskał. Rozegramy mecz kontrolny z Legią Warszawa. 3 września do Świecia przyjeżdża futsalowa drużyna Legii Warszawa. Tutaj ja jestem też troszeczkę dzisiaj w podwójnej roli, bo zarówno jako rzecznik klubu, ale i też szef hali. Jest jakieś tam małe ryzyko, bo jak Państwo wiecie, no na hali w tej chwili odbywa się remont parkietu, który potrwa do końca sierpnia. No my robimy wszystko, żeby ekipa się wyrobiła i żeby tego 3 września mecz z Legią odbył się w Świeciu przy udziale naszych kibiców, gdzie odbyłaby się prezentacja uroczysta drużyny przed nowym sezonem. Jest jednak minimalne ryzyko, że z tym parkietem możemy się nie wyrobić. Taki plan B zakłada, że gralibyśmy na hali w Unisławiu, gdzie będziemy przeprowadzać również okres przygotowawczy, ale o tym już wreszcie sam trener opowie. Witam serdecznie. Przede wszystkim na początku serdeczne podziękowania dla zarządu, dla prezesów za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Mam nadzieję, że się odwdzięczę nie tylko na parkiecie jako zawodnik, ale także jako trener. O celach tutaj trochę Tomek już powiedział. Ja myślę, że na razie tego tematu nie będę to poruszał. Przede mną też jest wyzwanie, bo nie całą drużynę znam, część chłopaków na pewno gdzieś kojarzę, też spotkałem się z nimi na parkiecie, ale tak naprawdę wszystko przede mną, ten okres przygotowawczy pokaże, na co nas będzie później stać. Wiadomo, że parkiet wszystko zweryfikuje. Ja się cieszę, że mam tak liczną grupę zawodników, która się zdecydowała na grę pod moimi skrzydłami. To będzie 14 zawodników na dzień dzisiejszy plus 2 bramkarzy. W sierpniu zaczynamy, 2 sierpnia we wtorek, tak jak Tomek powiedział, cały okres przygotowawczy, ten sierpień spędzimy w Unisławiu ze względu na remont hali. Tam będziemy trenowali 3 razy, do tego są już ustalone sparingi, na pewno zagramy wyjazdowy mecz z Kamienicą, z którą też później spotkamy się w lidze, pojedziemy też do Lęborka, potem zagramy rewanż z nimi u siebie i zakończymy ten taki mikrocykl właśnie tym fajnym sparingiem z Legią, na który już chyba dzisiaj można serdecznie wszystkich zaprosić. Jeszcze zanim przejdziemy do pytań, ja jeszcze raz dziękuję trenerowi. Myślę, że wszyscy się bardzo cieszymy, że Marcin dołączył do naszej tutaj świeckiej ekipy. Jeżeli chodzi o mecz z Legią, tak jak powiedziałem, będziemy robić wszystko, żeby ten remont tutaj się skończył do końca sierpnia. Tutaj jeszcze taka może też dodatkowa uwaga, taka ciekawostka. W związku ze zmianą podłogi sportowej parkietu przesuwamy też, wykorzystując tę sytuację, chcemy przesunąć boisko futsalowe o metr. Wiemy, że te boczne sektory przy ścianach, tam gdzie siedzą zawodnicy, zawsze sprawiały trochę problemów. Było to blisko ścian, zawodnicy wpadali na tę ścianę, a więc tutaj korzystając z okazji przesuniemy się właściwie ze wszystkimi boiskami o metr do kibica. Także można powiedzieć, że będziemy jeszcze bliżej naszych kibiców niż do tej pory. Taki jest to może mały smaczek techniczny, ale przy okazji wymieniamy również bramki, które mają już też 15 lat, są od początku hali, także tutaj myślę, że jak już to wszystko zrobimy, to hala w Świeciu będzie areną przyjazną futsalowi, będzie jedną z lepszych hal w regionie do uprawiania tej dyscypliny sportu, ponieważ mamy też świadomość, że jakby nie powiedzieć, futsal będzie wiodącą dyscypliną w najbliższym sezonie. Wiemy, że niestety nie będziemy mieli już siatkówki w wydaniu seniorskim, a więc w tej chwili występy futsal w świecie w pierwszej lidze myślę, że powinny gromadzić najwięcej kibiców. Będzie to wiodący sport. Również nie rezygnujemy z rozgrywek Stalex Ligi. Tutaj mogę też powiedzieć, że firma Stalex przedłużyła z nami na kolejny sezon współpracy, także czeka nas również 16 sezon Stalex Ligi. Marcin już nie jest zawodnikiem ekstraklasy, więc może w Stalex Lidze wystąpić, także to może być kolejna ciekawa tutaj roszada. Myślę, że już kluby zaczną rozmowy z nim, a więc no, tak naprawdę czeka nas naprawdę bardzo, myślę, ciekawy sezon.